Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym webinarium organizowanym przez firmę Mariański Group. Ja nazywam się Magda Olszewska, ze mną jest Konrad Dura. Tematem dzisiejszego webinarium jest to, co Państwo teraz widzą przed oczami, to znaczy era postkomandytowa, jakie rozwiązania daje prawo podatkowe i czy są one dla mnie. A no właśnie, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, od 1 stycznia tego roku weszły w życie rewolucyjne przepisy, które objęły reżim CIT spółki komandytowe. Część podatników skorzystało z możliwości przesunięcia spółek komandytowych, objęcia spółek komandytowych reżimem CIT od 1 maja, co dało im chwilę czasu, żeby sobie ewentualnie zastanowić się nad tym, czy dalej chcą prowadzić działalność w formie spółki komandytowej, czy może nie. Część podatników zdecydowała się na zmianę struktury, zmianę formy prawnej, no ale pewnie nie wszyscy. Czasu też nie było tak dużo, więc pewnie jeszcze część osób zastanawia się dalej, co mogłaby ewentualnie w ramach swojej działalności zrobić, czy może się przekształcić, czy może zdecydować się na inne kroki. I to właśnie głównie dla Państwa dedykujemy dzisiejsze webinarium. Za chwilę zobaczą Państwo agendę naszego spotkania. Właśnie się pojawiła. I podczas dzisiejszego spotkania chcielibyśmy tak naprawdę omówić kilka różnych wariantów działania, które przedsiębiorcy mogą podjąć po zmianie przepisów, tak? Czyli omówimy, w jaki sposób można dostosować prowadzoną działalność gospodarczą, która obecnie przybiera formę właśnie spółki komandytowej, jak zmienić strukturę udziałową, w jaki sposób zaplanować przekształcenie, wskażemy możliwe drogi, tak, które możemy przy takim przekształceniu obrać, czyli formalnie mówiąc, no, w którą spółkę, tak, warto się przekształcić, jakie z tego płyną korzyści, jakie też pojawiają się wady tych różnych rozwiązań. I tak pierwszym tematem, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć, to właśnie będzie to, co możemy zrobić już w spółce komandytowej, którą posiadamy, kiedy tak naprawdę daleko nam jest do jakichś większych działań restrukturyzacyjnych, a mimo wszystko te obecne przepisy no, nie leżą nam, nie odpowiadają nam po prostu, tak? Jesteśmy niezadowoleni ze zwiększonych obciążeń podatkowych, no i co możemy z tym zrobić? Magda, czy w ogóle jest taka możliwość, żebyśmy mogli, nie przekształcając się w inną spółkę, zmienić naszą sytuację? Jest i też część podatników też się na to decyduje, bo to jest dosyć prosty sposób, taki powiedzmy nieinwazyjny, tak? Czy on jest nieinwazyjny, czy nie, to zaraz jeszcze Państwu opowiem, natomiast no, to jest taki sposób, który nie wymaga zmiany formy prawnej, nie wymaga gdzieś takich większych zmian reorganizacyjnych. No więc właśnie, ale zanim przejdę do tego sposobu, to może do tego rozwiązania, to może chwilkę jeszcze właśnie na czym to wszystko polega i z czym jest związany ten pomysł. Mianowicie, spółka komandytowa, jak Państwo wiedzą, ma dwóch rodzajów wspólników. Jest komandytariusz i komplementariusz. I tak naprawdę do zmiany przepisów, które objęły spółkę komandytową w reżimie CIT, to tak naprawdę te dwa rodzaje wspólników różniło się tym, że były różne zasady odpowiedzialności w przypadku ich. Tak? W przypadku komplementariusza, komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność solidarną ze spółką, całym swoim majątkiem do zobowiązania spółki. Natomiast komandytariusz odpowiada tylko do sumy komandytowej. Dokładnie. To zasadniczo rozprowadza się zarówno na sferę cywilnoprawną, jak i na sferę podatkową. Dokładnie. Dlatego też tak najczęściej w dużej części przypadków decydowano się na takie ukształtowanie spółki komandytowej, żeby faktycznie tym komplementariuszem, czyli tym podmiotem, który ponosi taką tam pełną odpowiedzialność, była spółka z o.o., która miała mniejszy udział w samej, nazwijmy to udziałem w samej spółce komandytowej, a komandytariuszem była bardzo często osoba fizyczna, która miała powiedzmy ten duży udział, tak, obu praw i obowiązków w spółce komandytowej. Takie ukształtowanie jakby tej formy, tak, udziałowej w spółce prowadziło do tego, że całą odpowiedzialność ponosiła spółka z o.o., która tak naprawdę nie posiadała ani majątku, ani istotnych aktywów, i łatwo w tej spółce było rozpoznać ten moment, kiedy ta spółka powinna być postawiona w stan upadłości, bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że wspólnicy spółki z o.o., jeżeli są jednocześnie członkami zarządu, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
Jeżeli pełnią łączoną funkcję, tak, czyli są zarówno członkiem zarządu, jak i wspólnikiem, to jako członek zarządu mogą odpowiadać i ta odpowiedzialność znika nam w momencie, gdy ogłosimy upadłość spółki z o.o. I dlatego ta spółka była spółką o małym udziale kapitałowym w spółce komandytowej, dlatego ta spółka nie posiadała istotnych aktywów, żeby ten moment postawienia spółki w stan upadłości można było łatwo zidentyfikować. Dokładnie. To było bardzo korzystne rozwiązanie pod każdym możliwym względem, tak i pod kątem podatkowym, pod kątem prawnym. No właśnie, co się zmieniło? Jak weszły nam nowe przepisy, to ustawodawca tak naprawdę rozróżnił nam sytuację komandytariuszy i komplementariuszy, jeżeli chodzi o opodatkowanie. Komplementariusze znaleźli się o wiele lepszej sytuacji podatkowej, że tak to nazwijmy, dlatego że w ich przypadku nie ma miejsca to właśnie, czego się wszyscy obawiają, tak? Czyli tego podwójnego opodatkowania spółki, raz na poziomie samej spółki, a drugi raz na poziomie wspólników. Dlaczego? Dlatego, że komplementariusz może od podatku, który sam powinien zapłacić, odliczyć sobie tę część podatku, która przypada na niego w spółce, tak? Podatku spółki, która przypada na niego. Czyli finalnie może się okazać, że taki komplementariusz albo nie zapłaci podatku w ogóle, albo też zapłaci ten podatek mały, tak, w zależności od tego, jakby jak kształtują się wypłaty i tak dalej. Na pewno ten komplementariusz, proszę Państwa, będzie miał najlepszą sytuację w spółce i ona będzie też najbardziej zbliżona do tego, co obecnie, co w 2020 roku i jeszcze do maja tego roku obowiązywało, tak? Czyli krótko mówiąc, taki komplementariusz, czysto zaliczenie, o którym Magda wspomniała, uzyska efekt obciążenia podatkowego zbliżony do tego, który wcześniej uzyskiwał każdy komandytariusz w spółce, czyli krótko mówiąc zapłaci na razie 19% podatek liniowy. Tak jest. Więc w przypadku komplementariusza wszystko jest pięknie, ładnie, natomiast sytuacja się komplikuje już w przypadku komandytariusza. W przypadku komandytariusza co prawda możliwe jest zwolnienie, tylko to zwolnienie chyba raczej nie usatysfakcjonowało nikogo tak naprawdę. Bo co mówi zwolnienie? Mogę na kolejny slajd prosić? To mamy już rozpisane. No właśnie, komandytariusz może zwolnić o ten podatek, który on zapłaci od zysku, który otrzyma, może sobie zwolnić do 50%, natomiast nie więcej niż 60 tysięcy. Sama kwota jest śmieszna, natomiast pamiętajmy, że są jeszcze dalsze wyłączenia, tak? Czyli to zwolnienie, o którym jest tutaj mowa, nie będzie odnosiło się na przykład do sytuacji, gdy komandytariusz jest spółki komandytowej, gdy jest członkiem zarządu w komplementariuszu spółki komandytowej. Także jak Państwo widzą, tak naprawdę to zwolnienie wyłączenie zwolnienia będzie powodowało, że to zwolnienie tak naprawdę zastosowanie jego będzie dosyć marginalne. Jaki będzie efekt tego? Jeżeli nie będziemy mieli faktycznie tego zwolnienia, to jak tak naprawdę ten komandytariusz będzie opodatkowany? Czy będzie opodatkowany podwójnie. Czyli rozumiem, że najpierw zapłaci spółka komandytowa podatek CIT, tak, w zależności od wielkości albo 9 albo 19%. Tak jest. A później ten komandytariusz dostanie wypłatę zysku z tej spółki, tak, zrównaną, tak rozumiem, jest, z dywidendą przy rozliczaniu? Tak. Czyli ile wyniesie ta stawka podatkowa wtedy? Podwójnie to będzie 34%. Czyli tak naprawdę spółka komandytowa została nam zrównana w tym momencie ze spółką z o.o., taką klasyczną spółką z o.o., którą znamy już od lat. No ale tak co jest. Możemy w takim razie zrobić, tak? No bo skoro komplementariusz jest tym odpowiadającym pełnym majątkiem, komandytariusz nie, komplementariusz jest lepiej opodatkowany, komandytariusz jest podwójnie opodatkowany, to czy mamy jakieś wyjście w ogóle? No właśnie, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wyjściem w tej sytuacji może być następujące rozwiązanie. Jeżeli sytuacja komandytariusza jest taka niefajna, a sytuacja komplementariusza jest o wiele fajniejsza, to co możemy zrobić? Możemy zamienić ich tak naprawdę stronami. No, wydaje się to dosyć banalne rozwiązanie, no i de facto jest w miarę proste, tak? To rozwiązanie będzie wymagało spełnienia pewnych warunków. Przede wszystkim umowa spółki komandytowej powinna dopuszczać taką zmianę, tak? Zamianę komplementariusza z komandytariuszem lub też dopuszczenie nowego podmiotu.
Pamiętajmy też, że w spółce komandytowej musi być przynajmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz, czyli nie możemy mieć dwóch komplementariuszy, tak? To jest niedopuszczalne. Przy założeniu, że nie mamy żadnego komandytariusza. Tak, tak jest. Co jeszcze jest wymagane, tutaj Państwo widzą na slajdzie, tak? Wyrażenie zgody przez pozostałych wspólników. Ponadto będzie to wymagało również zmiany umowy spółki i rejestracji w KRS-ie. Także jakby same te takie przesłanki, powiedzmy formalne, prawne, one nie powinny być co do zasady trudne do spełnienia, oczywiście, jeżeli to wynika z umowy i tak dalej, bo to są raczej takie, powiedzmy, no, standardowe warunki, które trzeba spełnić przy zmianie okoliczności umowy spółki. Natomiast to tutaj trzeba pamiętać, to tak naprawdę oczywiście ze względów podatkowych my będziemy mieli fajną sytuację, tak, bo staniemy się komplementariuszem i będziemy mogli sobie, powiedzmy, odliczyć ten podatek od spółki komandytowej, od własnego podatku, ale na co musimy uważać? No przede wszystkim na odpowiedzialność. No dokładnie. Wydaje mi się, że większość osób, jakby gnając za potencjalnymi oszczędnościami podatkowymi, zapomni o tym elemencie pełnego ryzyka, tak? Ten komplementariusz, proszę Państwa, odpowiada tak naprawdę jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Ta odpowiedzialność jest nieograniczona, ona jest solidarna ze spółką, więc tak naprawdę ryzykujemy swoim majątkiem. Dokładnie. W tym momencie. Tak? To już nie mamy tego bufora w postaci sumy komandytowej, a pamiętajmy, że w praktyce to wyglądało tak, że ten bufor był minimalny. Często te sumy komandytowe wynosiły kilkaset złotych, tak? Przy majątku firmy liczonym w milionach albo dziesiątkach milionów. Więc tutaj tego nie będziemy mieli. Nie będziemy. Tutaj po prostu musimy pogodzić się z tą nową rzeczywistością i jeżeli chcemy nie zapłacić podatku podwójnego, to musimy niestety liczyć się z tym pełnym, tak jakby, przejęciem odpowiedzialności za naszą spółkę. Dokładnie. Także to rozwiązanie, ono jest bardzo fajne, natomiast ono pewnie będzie korzystne w tych sytuacjach, kiedy nasz biznes nie jest ryzykowny, tak? Także jeżeli obawiamy się pewnych ryzyk w naszym biznesie, to też należałoby się nad tym zastanowić trochę poważniej, tak? Bo czasami pewne oszczędności podatkowe mogą faktycznie być, natomiast możemy jednak mieć gorsze problemy niż same większe opodatkowanie. To prawda. Dlatego też jeżeli Państwo będziecie decydowali się na takie zmiany, to warto zastanowić się nad tym, jak bardzo ryzykowny jest biznes, który prowadzimy, jakie ryzyka generuje nam taka bieżąca działalność i dopiero wtedy zastanowić się nad tym, czy warto w takim kierunku zmierzać, czy może poszukać alternatywnych metod zabezpieczenia się, dodatkowych ubezpieczeń i dopiero wtedy jakby podjąć się zmiany funkcji, tak, pełnionej przez wspólników spółki komandytowej. Tak jak Państwo widzicie, rozwiązanie jest, aczkolwiek ma swoje plusy i minusy, trzeba będzie wyważyć po prostu, co nas bardziej w tym momencie satysfakcjonuje, co nam bardziej pomoże, tak? Czy jesteśmy w stanie przyjąć na siebie to ryzyko, a jednocześnie dalej rozwijać firmę, czy też decydujemy się na prowadzenie tej firmy, ale już w innej formie. No właśnie, co, jeżeli nie to, to co? No właśnie, jeżeli nie to, to co? No to mamy tak naprawdę pełen wachlarz możliwości. Tak? No my tutaj skupiliśmy się na dwóch przypadkach, głównie ze względów podatkowych, tak? Bo technicznie to, co możemy zrobić, to możemy rozwiązać tą spółkę i założyć sobie działalność gospodarczą. Będziemy wtedy opodatkowani liniowo 19%. Oczywiście tak długo, jak ten podatek liniowy będzie funkcjonował, bo nie wiemy, co nam przyniesie Nowy Ład. Tak. To jest na razie wielka niewiadoma. Możemy, proszę Państwa, wybrać inną formę spółki osobowej, tak? Bo pamiętajmy, że na razie spółka komandytowa ciągle z punktu widzenia KSH jest spółką osobową, tak? Czyli przekształcimy się na przykład w spółkę jawną. Możemy przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną, możemy też przekształcić się w spółkę z o bądź spółkę akcyjną. Tak? Tutaj jakby możliwości mamy sporo. Natomiast w praktyce sprowadza się to do jednego problemu. Czy będziemy mieli do czynienia ze spółką opodatkowaną podatkiem CIT, czy spółką transparentną podatkową. Dlatego też pozwoliliśmy sobie w tej prezentacji, w dzisiejszym materiale omówić dwa przypadki, naszym zdaniem najbardziej odpowiadające obecnie
założeniom wielu przedsiębiorców. Takie najbardziej chyba oczywiste i najbardziej takie praktyczne, tak, z tych form, które mamy. Zaczniemy od tego przekształcenia w spółkę jawną, tak? I w sumie może większość z Państwa kojarzy tą formę prowadzenia działalności gospodarczej, ale dla przypomnienia wskażę takie podstawowe różnice. Tak jak już Magda wspomniała wcześniej, spółka komandytowa to spółka, gdzie mamy wyodrębnionych dwa typy wspólników, tak? Komplementariusza i komandytariusza. W spółce jawnej takiego podziału nie ma. W spółce jawnej mamy po prostu wspólników równych, o równych prawach. Jeżeli w umowie nie wskażemy wartości udziałów, to również udziały są po 50% na przykład w spółce dwuosobowej dzielone. Ogólnie co do zasady są te udziały przypisywane równo, chyba że sami zdecydujemy inaczej. Tak? Równa jest również nasza odpowiedzialność, tak? Za zobowiązania i te cywilnoprawne i podatkowe. Ponadto, to jest odpowiedzialność pełna, tak? Solidarna. Tak, ponadto to jest odpowiedzialność pełna, to prawda. A co to oznacza? To oznacza, że odpowiadamy całym swoim majątkiem. Tak? Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, więc tak naprawdę ta odpowiedzialność może dotknąć nas i na majątek wspólny małżonków, tak? Więc no, ma to duży minus, tak? Przy czym ta spółka jawna na razie, co do zasady, tak, jest spółką, która nie podlega podatkowi CIT. Są pewne wyjątki, o nich powiemy za chwilę, ale co do zasady ta spółka jawna jest spółką, która nie podlega pod CIT, czyli jest transparentna. Zatem możemy stosować w niej dotychczasowe formy opodatkowania, albo według skali podatkowej, co się nie opłaca, albo podatek liniowy. Tak jest. Więc gdybyśmy chcieli pogodzić się z faktem tej podwyższonej odpowiedzialności i jednocześnie chcielibyśmy troszkę usprawnić, uprościć prowadzenie tej działalności gospodarczej, możemy wybrać przekształcenie się w spółkę jawną, która byłaby opodatkowana jak dotychczas, czyli nie podlegałaby pod reżim podatku CIT-owskiego. Znaczy mówimy kiedy o sytuacji, kiedy wspólnikami są osoby fizyczne, prawda? No bo wspólnikiem takiej spółki również są spółki kapitałowe, spółki ZOM, to wtedy oczywiście CIT płacą, natomiast ten podatek liniowy podatek liniowy w gruncie rzeczy to chyba taka najbardziej korzystna forma, będzie odnosiło się do osób fizycznych, tak? Ale to też pewnie jest taka częsta struktura z osobami fizycznymi właśnie, więc właśnie słucham dalej. Właśnie. Skoro już wiemy, że możemy się przekształcić tak technicznie, jakby kodeks spółek handlowych nie ma tutaj wielkich, nie stawia przed nami wielkich przeszkód, tak? To pytanie, z czym takie przekształcenie się będzie wiązać, tak? No, przede wszystkim, proszę Państwa, skutki cywilnoprawne, skutki w zakresie prawa pracy czy prawa administracyjnego będą jakby kontynuacją, tak? Czyli krótko mówiąc, podmiot przekształcony, czyli ta nasza spółka jawna, wchodzi w ogół praw i obowiązków tej spółki przekształcanej, czyli tej naszej poprzedniej spółki komandytowej. Zatem nie musimy aktualizować umów, nie musimy robić aneksów. Tak? To wszystko mieści się w ramach tej sukcesji generalnej, która występuje zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i na gruncie prawa handlowego. Co więcej, jeżeli spółka komandytowa była uczestnikiem jakiegoś postępowania, procesu, tak, to ona z automatu stanie się, ta spółka jawna przekształcona z automatu stanie się uczestnikiem tych stosunków procesowych po zakończeniu całego procesu. Również nie ma obowiązku przenoszenia pracowników pomiędzy zakładami, bo tak naprawdę mamy ciągłość, tak? Tam zmienia się tylko forma prawna zakładu, więc artykuł 23 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy tutaj nie znajdzie zastosowania. Tak naprawdę nie musimy nawet aneksować umów z tymi naszymi pracownikami, bo mamy ciągle tą kontynuację działalności gospodarczej. Tak? Należy pamiętać, że przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną zmienia się nam troszeczkę odpowiedzialność wspólników. Tak? I w momencie, gdy dokonujemy tego przekształcenia, to komplementariusz będzie, znaczy tak, to wspólnicy spółki powstają w wyniku przekształcenia, odpowiadają za zaległości i podatkowe, i inne. Przez 3 lata. Później dochodzi do zmiany zakresu odpowiedzialności. Przechodzimy jakby na
taką odpowiedzialność typową dla spółek osobowych, tak? Czyli każdy odpowiada za wszystko na warunkach przewidzianych dla spółek osobowych. Tak? W ordynacji podatkowej z kolei wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, czy też komplementariusz spółki komandytowej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Tutaj nie ma jakby takiego przepisu przejściowego, który mówi o odpowiedzialności za podmiot z poprzedniego, znaczy swojego za odpowiedzialności poprzednika. Za poprzednika prawnego, tak? Więc automatycznie wchodzimy w ten artykuł 115, paragraf 1 ordynacji podatkowej, który mówi o tych zasadach odpowiedzialności. Także to wszystko jest jakby kontynuowane. Oczywiście ta odpowiedzialność się nam tutaj rozszerza, tak? Bo rozszerza nam się grono wspólników odpowiadających poza komplementariuszem, nagle to się rozszerza nam na osoby fizyczne, tak? No ale jakby decydując się na przekształcenie w spółkę jawną, z tym powinniśmy się liczyć. Co ciekawe, samo przekształcenie z technicznego punktu widzenia jakby nie wpływa nam na przykład na rozliczenia starć finansowych, tak, PFR-owskich. My nie musimy uzyskać zgody żadnego organu w tym momencie, tak? Wystarczy, że poinformujemy ich o dokonanej restrukturyzacji, o dokonanym przekształceniu, tak? Ale nie musimy jakby wstrzymywać całego procesu, tak? Do zapytania PFR-u o to, czy wyrazi zgodę, oczekiwania na samą odpowiedź. Po prostu możemy dokonać przekształcenia i finalnie tylko poinformować o tym PFR, no bo jednak zmienią się dane tej spółki, tak? Nikt się nie zmieni co do zasady, ale ogólnie dane kontaktowe mogą się zmienić i PFR potrzebuje mieć aktualne informacje. Samo przekształcenie. To jest bardzo dobra wiadomość, tak? Bo teraz faktycznie mamy taki okres, że spółki poszukują, czy podmioty poszukują tego wsparcia z PFR, więc to, co mówisz, jest bardzo istotne i korzystne. Tak? No, dzięki temu tak naprawdę możemy zapewnić sobie możliwość dalszego funkcjonowania, tak, korzystając z tych tarcz pomocowych, tarcz finansowych z PFR-u. Jednocześnie jakby nie ryzykujemy takim przekształceniem, tak, że nagle zażądają od nas zwrotu tych środków, tak? To, tak. To pod tym kątem jest jakby bardzo istotne i pozwala na dość komfortowe przeprowadzenie tego procesu. Oczywiście pamiętajmy, że mogą być w spółce różne umowy, tak? W tych umowach mogą być różne kauzy, tak? Może z nich wynikać, że jednak powinniśmy uzyskać taką zgodę, tak? Bo to jest jakieś dodatkowe postanowienie umowne, więc przed przekształceniem warto jest szczegółowo przejrzeć umowy, tak, których zrobić taki audyt umów, tak? Przegląd umów. Tak, bez tego jakby nie będziemy mogli z dużą dozą spokoju z tego procesu przeprowadzić, a przecież zależy nam na tym, żebyśmy przeszli to sprawnie, szybko i bez większych problemów. Proszę Państwa, samo przekształcenie jest też neutralne podatkowo, tak technicznie patrząc, jeżeli chodzi o amortyzację, będziemy mieli kontynuację, tak, po prostu spółka powinna przyjąć te wszystkie środki trwałe do ewidencji, tak, w spółce jawnej, ale zasady amortyzacji będą kontynuowane, czyli podstawa amortyzacji zostanie nam taka, jaka była w spółce komandytowej, a stawki? Stawki to też. Tak samo. Stawki też. Więc jakby tu się nam nic nie zmieni. Dla wielu to może być rozczarowanie, bo nie możemy sobie zaktualizować wartości środków trwałych, no ale skoro ma być to neutralne podatkowe, jeżeli mamy nie płacić dodatkowego podatku, tak, to w tym momencie no coś jest za coś. Tak? No, decydujemy się na kontynuację zasad amortyzacyjnych, ale nie płacimy dodatkowych podatków. Oczywiście, jeżeli nasza spółka komandytowa stała się podatnikiem podatku CIT, no to mogą wystąpić tam gdzieś niepodzielone zyski. Tak? I to jest ten jeden element, który no, trzeba sprawdzić. Tak? Jeżeli spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT wygenerowała od tego 1 maja do dnia przekształcenia jakąś no, pokaźną sumę zysków, to nie unikniemy tego obowiązku zapłaty 19% podatku. Tak jak przy przekształceniach innych spółek kapitałowych, spółki osobowe. Tak, to jest element, który no, po prostu jest od lat w przepisach, nie da się go za bardzo używać. Tak, i na to zwracamy uwagę, tak? Bo to niepodzielone zyski, one bardzo często są i zawsze nie do końca zdajemy sobie sprawę, że na czymś tak, powiedzmy, no, nie wiem, czy to jakby banalne w kontekście, powiedzmy, całej struktury przekształcenia. Natomiast no, wiele osób nie daje sobie sprawy, że faktycznie może powstać na ten podatek. Tak? To tutaj uczulamy, żeby zawsze zrobić taką weryfikację, czy tych niepodzielonych zysków w tym typie przekształcenia nie będzie. Dokładnie. No, ale skoro już jesteśmy na tych tematach podatkowych,
Znaczy to też jest jakby ta przewodnia myśl naszego webinaru, ale to przejdźmy może jeszcze do podatku VAT. Tak? Tutaj też mamy sukcesję, proszę Państwa, więc jakby nie należy bać się tego przekształcenia w spółkę jawną. Nie zrobi nam to dużego miszmaszu w dokumentacji. Tak? Krótko mówiąc, będziemy mieli prawo do wystawiania korekt, do faktur wystawionych przez spółkę komandytową. Będziemy mogli skorygować zarówno deklaracje, jak i pliki JPK VAT. Będziemy również mieli prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, który wypracowała spółka komandytowa. Również będziemy uprawnieni jako spółka jawna do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na spółkę komandytową, bo nieraz zdarza się tak, że mimo że już klient dostał informację, że już zmieniliśmy formę prawną, to nadal z uporem maniaka troszkę, tak, wysyła nam faktury na stare dane, tak? To też nie jest problem, więc jakby to przekształcenie w spółkę jawną ze spółki komandytowej jawi się nam już tak w dużo korzystniejszych barwach, tak? Nie będzie to tak skomplikowany proces. Co więcej, jeżeli macie Państwo kasy fiskalne w spółce komandytowej, to tutaj też nie będzie większego problemu. Nie musimy zamykać tej kasy, nie musimy jej likwidować, kupować nowej. Korzystamy ze starej kasy, proszę Państwa. Zmieniamy tylko i wyłącznie opis, tak? Krótko mówiąc, nagłówek, w którym wskazujemy dane firmy, bo NIP zostaje nam ten sam. To też jest bardzo ważna informacja. NIP przy przekształceniu spółki jawnej, spółki komandytowej, spółkę jawną, zarówno NIP, jak i REGON pozostaje ten sam. Zmienia się tylko KRS. Czyli wygląda to w miarę prosto, w miarę przejrzyście tak naprawdę, tak? Więc, a co jeżeli chodzi o podatek PCC? No i tutaj jest... Niestety temat troszkę bardziej skomplikowany z uwagi na różne orzecznictwo, które się pojawia w ostatnich latach. Co do zasady, taki podatek PCC może wystąpić, ale może wystąpić od nadwyżki ponad majątkiem, znaczy nadwyżki majątku ponad majątkiem zgromadzonym przez spółkę komandytową. Więc jeżeli w wyniku przekształcenia okaże się, że majątek spółki jawnej uległ zwiększeniu w stosunku do majątku spółki komandytowej, tego majątku opłaconego, tak, czyli w cudzysłowie, od którego zapłaciliśmy PCC, to wtedy ten PCC może się nam pojawić. Tak? Chociaż w praktyce jest tak, że stanowiska sądów są różne, również ETS w tej kwestii się wypowiadał, więc jakby ten temat wymaga zawsze przeanalizowania. Czasami notariusze blokują jakby tą próbę nieopłacania PCC, twierdzą, że niestety trzeba zapłacić PCC od całego majątku. No więc właśnie, no ten PCC przy przekształceniu w spółkę osobową jest bardzo niewdzięczny, tak? Bo raz nie mam jednolitej, powiedzmy, praktyki podatkowej, a dwa, że może wiązać się tak naprawdę z zarzutem, znaczy nie tyle zarzutem, co po prostu z tym, że organy podatkowe stwierdzą, że tak naprawdę powinniśmy ten PCC zapłacić do bardzo dużej kwoty. Lepiej się zabezpieczyć, lepiej przeanalizować, może wystąpić o wniosek, o interpretację w tego typu kierunku przekształcenia, tak, zwracam uwagę na PCC, żeby na to na pewno spojrzeć. Tym bardziej, że nieraz zdarza się tak, że notariusze po prostu żądają w tym momencie jakby opłacenia tego PCC przy samym przekształceniu. Więc formalnie lepiej to przemyśleć przed samym procesem, niż gdyby miało się okazać już na samym akcie, że no niestety, ale trzeba zapłacić, tak? A spółka nie jest przygotowana do takich wydatków. Proszę Państwa, mówimy tutaj o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną, ale na pewno słyszeliście o tym, że spółka cywilna, czy spółka jawna jako podmiot może być również podatnikiem podatku CIT. I kiedy ta spółka jawna będzie podatnikiem CIT, skoro przekształcamy spółkę komandytową w spółkę jawną i na przykład mamy wspólników tych samych, tak? Jeżeli mamy tych samych wspólników, czyli mamy tam w tej spółce jawnej też spółkę ZO, czy ona będzie podatnikiem podatku CIT, czy nie? Czy to jest uzależnione od jakiegoś dodatkowego wymogu, jakiegoś zawiadomienia? No właśnie, tutaj troszeczkę sytuacja jest dzielona na, powiedzmy, takie dwie kategorie, tak? I jedną kategorią to jest tą sytuację, kiedy spółka miała wyłącznie, spółka komandytowa wówczas, tak, czy przekształcenie, miała wyłącznie, wspólnikami tej spółki były wyłącznie osoby fizyczne. I tutaj nie ma ryzyka, tak? Tutaj nie ma ryzyka. To powinno być okej, okay, tak? Dlatego, że spółka jawna, tak długo jak wspólnikami spółki jawnej są wyłącznie osoby fizyczne,
Tak długo teoretycznie nie ma ryzyka, że ta spółka wpadnie w reżim CIT. Tak naprawdę nic nie musi za bardzo robić również, tak? Natomiast inaczej jest w przypadku tych spółek, które mają za wspólników również podmioty spółki, inne niż osoby fizyczne. Tak, kapitałowe. Proszę tak. Państwa, w takim wypadku mamy sytuację, gdzie do końca zeszłego roku powinniśmy złożyć oświadczenie do urzędu, tak, na takim specjalnym formularzu CIT 15J, w którym powinniśmy wskazać strukturę udziałową w naszej spółce, żeby tego obowiązku uniknąć. Technicznie najpóźniej mogliśmy takie oświadczenie złożyć 1 lutego 2021 roku. Ci, którzy nie zdążyli, mają wśród wspólników inny podmiot, no niestety, ale nie mają wyjścia, muszą być tym podatnikiem CIT. I już do końca życia, że tak powiemy, tak? Dokładnie. Tak naprawdę wedle ostatnich interpretacji i odpowiedzi na interpelacje poselskie, które przygotowało Ministerstwo Finansów, to jak już wpadniemy w ten podatek CIT jako spółka jawna, to już koniec. To już koniec. Tak? Do rozwiązania spółki, do likwidacji spółki, tym podatnikiem musimy już zostać. Tak? Nie da się cofnąć tego. Nawet zmiana wspólników, proszę Państwa, czyli wykreślenie, wyrzucenie tej spółki z o.o. albo innej spółki, tak, z grona wspólników, nic nam nie zmieni, tak, jakby nie cofniemy się w czasie i tak już to zostanie. No to skoro tak to wygląda, skoro mamy tą spółkę komandytową, gdzie mamy co do zasady spółkę z o.o. jako komplementariusza i dwóch wspólników na przykład jako komandytariuszy, to jeżeli przekształcimy taką spółkę, to co, my jesteśmy w stanie w ogóle to zgłosić? Przejdźmy może na kolejny slajd. Tutaj powinni Państwo wiedzieć właśnie, co Państwo powinni zrobić. Przedstawię ten slajd, tak? Czyli jeżeli przekształcamy spółkę komandytową w spółkę jawną, to tak naprawdę powinniśmy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wspólnikach przed dniem rejestracji przekształcenia w KRS. Tak? Jeśli w trakcie tej procedury nie dojdzie do zmiany wspólników lub przysługujących im praw i złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wspólnikach w ciągu 14 dni od rejestracji przekształcenia w KRS, jeśli w trakcie tej procedury dojdzie do takich zmian. I takie stanowisko, proszę Państwa, jakby potwierdza nam Ministerstwo Finansów. To jest stanowisko potwierdzone przez Ministerstwo Dokładnie. Finansów. Dokładnie. Bodajże w interpelacji poselskiej, w odpowiedzi na interpelację poselską wprost wskazano. I w odpowiedzi też na zapytania redaktorów, tak, do pytania gazet, też coś takiego się pojawiło, także informacja z samego źródła, więc miejmy to zawsze na uwadze, tak, kiedy musimy takich zmian dokonać, bo to jest bardzo, bardzo istotne. No tutaj, proszę Państwa, warto jeszcze zwrócić na jeszcze jedną informację, tak, która gdzieś między słowami przeplata się w tych odpowiedziach MF-u. Oczywiście MF wskazuje, że trzeba zgłosić jakby tą zmianę, tak, przed rejestracją przekształcenia w KRS albo w przypadku w ciągu 14 dni. Tylko w tych odpowiedziach, proszę Państwa, Ministerstwo Finansów też nawiązuje do przypadku niezamykania ksiąg rachunkowych. Niestety te odpowiedzi są niejasne, są zdawkowe w tym zakresie, ale nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że jakby zachowanie tego statusu podatnika podatku PIT, tak, przez spółkę jawną, czyli tak naprawdę transparentności, będzie możliwe tylko wtedy, kiedy w ramach tego procesu przekształcenia nie zamkniemy ksiąg rachunkowych, tak? Czyli będziemy kontynuowali rozliczenia. Jeżeli zamkniemy te księgi rachunkowe, jeżeli zdecydujemy się na taki krok, nie możemy wykluczyć, że ministerstwo zakwestionuje prawidłowość złożonych oświadczeń. A tutaj nam się pojawiają pierwsze pytania. I tak. Tak, zgłoszenia nie są wymagane. Jeżeli, znaczy to zawsze sytuacja by nie była do końca jasna i nie było wiadomo, to tak naprawdę. Może przeczytam pytanie, żeby wszyscy słyszeli. Jeżeli przekształcamy spółkę komandytową, której wspólnikami i to znaczy komplementariuszami i komandytariuszami są tylko osoby fizyczne, to rozumiem, że zgłoszenie nie jest wymagane. Tak, to powinna być sytuacja w miarę jasna. Oczywiście wiedzą Państwo, to jest tak, że tak długo jak jest coś nowego, tak długo jeszcze do końca nie wiemy, co mamy robić i zawsze lepiej coś zgłosić niż nie zgłaszać. Więc zastanawialiśmy się w gronie doradców podatkowych, czy tak naprawdę powinniśmy mimo wszystko zgłosić coś, czy jednak nie, czy jednak na wszelki wypadek być krytym, że tak powiem. Natomiast jeżeli są osoby fizyczne wyłącznie w spółce komandytowej i one będą
będą również w spółce jawnej, to tym tak naprawdę nic nie trzeba zgłaszać, tak? Bo ta spółka jest po prostu w tym momencie jakby bezpieczna i nie powinno być ryzyka. Tak, tym bardziej, że te objaśnienia Ministerstwa Finansów jakby dotyczą konkretnego przypadku, tak, w którym przekształcenie dokonywane jest ze spółki komandytowej w spółkę jawną, ale z obecnością wspólnika nie będącego osobą fizyczną. Tak? Więc jakby te wymogi, które tutaj wskazaliśmy na slajdzie, one dotyczą tego konkretnego przypadku, kiedy mamy zróżnicowaną jakby tą strukturę udziałową. Tak? Tak. Jeżeli mamy tylko same osoby fizyczne, to technicznie nie powinniśmy tego nie zgłaszać, bo jakby nie ma tej głównej przesłanki, która powodowałaby nam wpadnięcie w CIT. Dokładnie. Czyli krótko mówiąc, no, posiadanie tych wspólników w formie spółek osobowych. Proszę Państwa, także jak widać, to przekształcenie ze spółki komandytowej w spółkę jawną jest technicznie możliwe. Oczywiście należy zastanowić się nad tym, czy powinniśmy takie przekształcenie raportować w ramach MDR-ów, czy nie. To zawsze jest kwestia otwarta. To, że przekształcamy działalność gospodarczą, formę prowadzenia działalności gospodarczej, nie zawsze oznacza unikanie opodatkowania. Aczkolwiek warto tutaj przed samym procesem mocno się nad tym zastanowić. Tak, tym bardziej, że mamy korzyść podatkową, tak? No korzyść podatkową widoczną. Tutaj ewidentnie będą. Tak? Natomiast pytanie, jakie są cele i założenia, tak? Bo jeżeli korzyść podatkowa nie jest głównym kryterium, to automatycznie musimy tego raportować. Jeżeli jest głównym kryterium, to powinniśmy to zaraportować przy założeniu, że spełnione zostały inne przesłanki zgłaszania schematów podatkowych. Myślę, że tyle na temat spółki jawnej wystarczy na ten moment. Gdybyście Państwo potrzebowali jakichś szerszych informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z kancelarią, a my przejdziemy do kolejnego punktu w naszej agendzie, czyli tak naprawdę przekształcenia spółki komandytowej w spółkę ZO. No właśnie, jak mamy być CIT-owcem, to dlaczego nie od razu spółką ZO? Tak, spółka ZO jest o tyle fajniejsza od spółki komandytowej, że tak naprawdę nie mamy tutaj takiej osobistej odpowiedzialności wspólników. Tak, to o czym mówiliśmy wcześniej. I pod tym kątem właśnie spółka ZO też już nawet w tym okresie powiedzmy takim do maja również zdarzało się już przekształcenia spółka ZO, czyli jakby również podatnicy, przedsiębiorcy zastanawiają się nad tą formą i faktycznie ją wybierali. To było związane raz ze spółką ZO jako taką, drugi raz z na przykład estońskim CIT-em, ale o czym też sobie za chwileczkę opowiemy. Natomiast tak naprawdę co możemy powiedzieć o tym przekształceniu spółki komandytowej spółką ZO? Jedna rzecz to właśnie ta odpowiedzialność, to jest bardzo istotny aspekt w przypadku, gdy no, biznes nie jest powiedzmy tak bezpieczny, pewny, jakbyśmy chcieli, a biznes nigdy nie jest pewny, tak? No to biznes ma do siebie, że zawsze jakieś ryzyka są z nim związane, więc pod tym kątem na pewno ta forma jest no, korzystniejsza, czy po prostu lepsza. Tak? Szczególnie jeżeli różnicujemy jakby grono wspólników od grona członków zarządu, tak? Bo w większości przy dużych przedsiębiorstwach bardzo często mamy jednak pewien taki rozróżnienie tak, tych organów i w tym momencie jakby wspólnicy zyskują tą pełną bezpieczność przy jednoczesnym jakby zagwarantowaniu sobie prawa do zysków spółki. Tak. Jednocześnie profesjonalny zarząd no, zapewnia nam też możliwość rozwoju tak, czy modyfikacji pewnych rozwiązań, prowadzenia pewnych ulepszeń w firmie. Odciążenia też wspólników, którzy de facto mogą zacząć w cudzysłowie odcinać kupony prowadzenia działalności gospodarczej, więc jakby to przekształcenie w spółkę ZO też niesie ze sobą pewne korzyści. Oczywiście te osoby będące wspólnikami mogą nadal aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu tej firmy, tak? No mogą być chociażby prokurentem, tak? Bo prokurent nie będzie nam odpowiadał całym majątkiem za zaległości spółki, a jednocześnie będzie też jakby uczestniczył w procesach decyzyjnych, tak? Mogą być członkami rady nadzorczej. Tutaj są różne jakby metody pozwalające na zapewnienie pewnego jakby obszaru decyzyjności, tak, zachowanie pewnego obszaru decyzyjności w spółce i czuwanie nad jej rozwojem, nad prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Czyli jednocześnie możemy też jakby skorzystać z innych dodatkowych rozwiązań, które co ciekawe nie są przewidziane ani dla spółek komandytowych, ani komandytowo-akcyjnych, spółki jawne też z nich nie skorzystają. Tak? Mowa tutaj o
podatkowej grupie kapitałowej. Mowa tutaj o estońskim CIT-ie, mowa tutaj również o wariancie estońskiego CIT-u w postaci funduszu inwestycyjnego. Także proszę Państwa, jeżeli mielibyśmy przekształcać się spółkę ze spółki komandytowej, która niestety wpadła nam już w CIT, to jeżeli chodzi o obciążenia podatkowe, nie będzie większej różnicy. Oczywiście przy założeniu, że komandytariusze posiadają jakby większościowy udział w zyskach i stratach, a komplementariusz ma ten mały udział, tak? Wtedy faktycznie jakby obciążenia podatkowe, ekonomiczne będą tożsame, więc warto rozważyć takie przekształcenie. Chociaż co ciekawe, Ministerstwo Finansów potwierdziło, że tak naprawdę w przypadku wypłaty zysków ze spółki komandytowej do wspólnika będącego spółką z o.o. może korzystać z zwolnienia dywidendowego. Więc to tam trochę upodobniło do spółki z o.o., natomiast no, oczywiście te różnice są. Tak? Zanim opowiemy o takich najważniejszych, powiedzmy, rozwiązaniach, które daje spółka z o.o., spółka akcyjna, no to już taki troszeczkę no, wyższy poziom zaawansowania, to chwilę jeszcze o samym przekształceniu. Co do zasady, przekształcenie, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, no dobrze, się wszystkim wydawało, że powinno być neutralne podatkowo, natomiast pojawiła się pewna interpretacja organów podatkowych, interpretacja indywidualna dotycząca właśnie przekształcenia spółki komandytowej, spółkę z o.o., gdy spółka komandytowa jest już podatnikiem CIT. Co było przedmiotem tej interpretacji? W ramach tego przekształcenia doszło do przesunięcia, tak to nazwijmy, środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy. Wnioskodawcy chcieli potwierdzić, że takie przesunięcie ono nie będzie opodatkowane. Dlaczego? Bo według nich ani to nie był wkład niepieniężny, ani to nie były niepodzielone zyski, tak? Bo to nie jest ten, powiedzmy, to nie jest ten kierunek, kiedy to niepodzielone zyski możemy mieć. No i wydawało się, że jest w tym jakaś racja, natomiast organ podatkowy się nie zgodził. Co powiedział organ podatkowy? Organ podatkowy powiedział, że tak naprawdę wnioskodawcami były osoby fizyczne, bo to jest istotne. Organ powiedział, że tak naprawdę przepis, który mówi o tym, czy jakby, który dotyczy dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, on miał tylko przykładowy katalog. I tak naprawdę to właśnie, to przesunięcie z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, to jest ten dochód z udziału w zyskach osób prawnych, chociaż nie wymieniony w samej ustawie PIT-owskiej, ale tak naprawdę powinien być opodatkowany. Wydaje się to troszkę nielogicznym rozwiązaniem, aczkolwiek musimy to również wziąć pod uwagę przy samym przekształceniu, bo jeżeli mamy przekształcać teoretycznie podatnika CIT w innego podatnika CIT, to wydawać by się mogło, że to będzie proces całkowicie neutralny, bo finalnie i tak zyski wypłacane przez tą spółkę będą opodatkowane. Będą opodatkowane właśnie podatkiem 19% zryczałtowanym od dywidendy. A tutaj ustawodawca funduje nam troszkę takie wcześniejsze opodatkowanie zgromadzonych środków. Tak, nawet nie podjęliśmy jeszcze tej decyzji o wypłacie, to oni już na moment samego przekształcenia chcą te nasze wypracowane jakby wcześniej zyski, tak, środki opodatkowe. Tak, no to jest, znaczy zobaczymy, co będzie później, tak, bo możliwe, że wnioskodawcom będzie zależało, to pójdą do sądu. Możliwe, że za chwilę organ powie coś innego, no ale to niestety tak jest, jak mamy nowe przepisy, to pojawiają się różne ciekawe interpretacje. Pewnie część z Państwa wie, pamięta, chociaż ta sytuacja dalej jest, jak było z limitem EBITDA do kosztów odsetkowych. Dalej nie ma gdzieś tam zgodności i nie możemy pogodzić się z tym, co mówią organy. Natomiast tak, zobaczymy. No, mamy taką w tym momencie interpretację, zobaczymy, co będzie dalej. Możliwe, że to gdzieś tam po prostu wypadek przed pracy, że tak to nazwijmy, i takich interpretacji więcej nie będzie. Możliwe, że właśnie zaczyna nam się kształtować linia interpretacyjna nowa. No właśnie, ale skoro już mamy powiedziane kilka słów o samym procesie przekształcenia, o jego zasady neutralności, jak widać z wyjątkami być może, to skoro zarówno spółka komandytowa, jak i spółka z o.o. są podatnikami CIT, z podatkowego punktu widzenia, czy w ogóle jest sens się przekształcać, skoro obciążenia podatkowe będą kształtowały się na zbliżonym poziomie?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Na pewno spółka z o.o., jak jeszcze przechodząc, zanim przejdziemy do takich, powiedzmy, już naszych tematów, które są tutaj przedmiotem naszego webinarium, wydaje mi się, że spółka z o.o. z takiego podatkowego punktu widzenia będzie bardziej przejrzysta, bardziej klarowna, jeżeli chodzi o stosowanie przepisów, bo pamiętajmy też, że jeżeli prowadzimy biznes, który często, nie wiem, restrukturyzujemy, reorganizujemy i tak dalej, to wiele aspektów jakby wymaga tego, żeby właśnie formą spółki, tego podmiotu była spółka z o.o., tak? Czy spółka akcyjna. Więc to może mieć pewne znaczenie w którymś momencie, natomiast co do zasady, spółka komandytowa powinna korzystać z tego wszystkiego i być zobowiązana do tego wszystkiego, co spółka z o.o. No właśnie, czyli krótko mówiąc, ta spółka to może być, to przekształcenie w spółkę z o.o. może być przyczynkiem do dalszych procesów reorganizacyjnych, do połączeń podziałów, do wyodrębnienia pewnych funkcjonalności w ramach firmy, tak, do innych podmiotów, ale może być też celem samym w sobie. No i jakby tym celem samym w sobie ta spółka z o.o. będzie w momencie, kiedy będziemy chcieli skorzystać ze estońskiego CIT-u, to znaczy gdy będziemy chcieli skorzystać z tego nowego reżimu pozwalającego nam w cudzysłowie odroczyć płatność podatku CIT o 4 lata, przynajmniej 4 lata, jeżeli ponosimy określone wydatki inwestycyjne. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, to przekształcenie spółki komandytowej, spółkę z o.o. nie pozwoli nam automatycznie skorzystać ze estońskiego CIT-u. Tutaj ustawodawca przewidział taki okres dwuletniej karencji. Czyli krótko mówiąc, w roku przekształcenia i w roku następnym po przekształceniu my nie możemy skorzystać z estońskiego CIT-u, czyli musimy odczekać swoje. Dopiero później, w tym powiedzmy trzecim roku od przekształcenia, będziemy mogli zdecydować się na wybór formy opodatkowania estońskim CIT-em. No i oczywiście tutaj nie każdy będzie do tego uprawniony, tak? Bo same przepisy wprowadzają bardzo szeroki katalog, takie kryteria wejścia, ten estoński CIT. Tak? I proszę Państwa, ten, kto może skorzystać z tego estońskiego CIT-u, no to tylko spółka z o.o. i spółka akcyjna. Stąd też to przekształcenie ma sens w tą spółkę z o.o., jeżeli długofalowo planujemy skorzystanie z estońskiego CIT-u. Ustawodawca na ten moment nie przewidział możliwości skorzystania ze estońskiego CIT-u dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Chociaż o tym zaczyna się trochę mówić, prawda? W sensie tak. Może nie tak formalnie, ale tak w kuluarach zaczyna się mówić również o rozszerzeniu tego estońskiego CIT-u na spółki komandytowe. Ale tak jak Konrad mówisz, tak? Póki co to nie jest rozwiązanie dla nich. Póki co to nie jest rozwiązanie dla nich, póki co musimy poczekać. Być może zmieni się również podejście organów podatkowych co do tego okresu karencji tych dwóch lat, ale na ten moment jakby wynika to wprost z przepisów i ustawodawca nie planuje tego zmieniać, no bo siłą rzeczy nie chce traktować tej spółki z o.o. z estońskim CIT-em jako jakiegoś wehikułu optymalizacyjnego. Tak? Tym bardziej, że jakby sama ta istota estońskiego CIT-u nie zmierza właśnie ku optymalizacji, tylko ma pobudzić inwestycje w przedsiębiorstwach. Ale wracając jeszcze do tych kryteriów, które pozwalają nam skorzystać ze estońskiego CIT-u. Proszę Państwa, to przede wszystkim spółka musi być spółką z o.o. bądź spółką akcyjną, posiadającą zarząd bądź siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która to spółka nie osiąga w roku podatkowym przychodów przekraczających 100 milionów złotych, łącznie z VAT-em. Ponadto przychody tej spółki nie mogą pochodzić ze źródeł pasywnych, czyli z wierzytelności, odsetek, czy też poręczeń i gwarancji. Tak? Co ciekawe, ustawodawca zwraca tam tutaj też uwagę na to, że nie mogą te dochody pochodzić również z transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli te transakcje nie generowałyby żadnej wartości dodanej, tak? bądź ta wartość dodana byłaby minimalna. Proszę Państwa, ta spółka nie może mieć udziałowców innych niż osoby fizyczne. I te osoby fizyczne nie mogą co do zasady posiadać też praw majątkowych związanych z na przykład otrzymaniem środków jako założyciele fundacji, nie mogą korzystać z trustów albo innych podmiotów o charakterze powierniczym. Więc to mocno ogranicza nam możliwość skorzystania z tego rozwiązania. Tak naprawdę, jeżeli ktoś posiada już inne podmioty, to automatycznie nie będzie z tego estońskiego CIT-u mogła jego spółka skorzystać.
Ponadto ta spółka musi zatrudniać określoną liczbę pracowników. To jest minimum 3 pracowników, którzy muszą dostawać wynagrodzenie miesięczne powiązane z wysokością tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tak? Więc nie możemy im też płacić pensji głodowych, to musi być przynajmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Także proszę Państwa, to rozwiązanie ma też zagwarantować możliwość jakby nie tylko rozwoju firmy, zwiększenia poziomu inwestycji w firmie, ale również jakby poprawę warunków zatrudnienia pracowników. Co ciekawe, proszę Państwa, to konkretne rozwiązanie jest możliwe tylko dla tych podmiotów, które nie prowadzą rachunkowości według standardów MSR-owych, tylko i wyłącznie mogą skorzystać z tego rozwiązania podmioty, które rozliczają się z zastosowaniem naszej ustawy o rachunkowości. Ale to są jakby takie główne kryteria wejścia. Natomiast należy pamiętać o jeszcze jednym elemencie. Ten cały podatek estoński, tak, to całe odroczenie płatności podatku jest związane z wydatkami inwestycyjnymi. Więc jeżeli nie będziemy inwestowali, jeżeli nie będziemy ponosili określonych nakładów, to choćbyśmy spełnili te wszystkie kryteria, które wymieniłem przed chwilą, i tak prawa do estońskiego CIT-u, do zastosowania tego rozwiązania nie będziemy mieli. Proszę Państwa, ustawodawca też przewidział, że nie skorzystają z estońskiego CIT-u podmioty, które są w upadłości bądź w likwidacji. Tak? No, to jest rozsądne. Tak? To rozwiązanie ma służyć rozwojowi przedsiębiorstw, a nie zmniejszeniu obciążeń podmiotów, które już dogorywają tak naprawdę. Ale też nie wszystkie podmioty finansowe będą mogły z tego skorzystać. Dobrze myślę? Tak, tak. Dotyczy to przedsiębiorstw finansowych takich jak banków krajowych, tak, instytucji kredytowych, więc to jest jakby rozwiązanie przewidziane do takich po prostu przedsiębiorców inwestycyjnych, że tak to nazwę, prywatnych. Ale jeżeli już korzystają na przykład z działalności w strefie, prowadzą działalność w strefie ekonomicznej, to też już dla nich to rozwiązanie to nie jest możliwe. Także proszę Państwa, ten CIT estoński z jednej strony daje nam możliwość odroczenia podatku, bo pamiętajmy, to nie oznacza, że jesteśmy z tego podatku zwolnieni. My nie musimy płacić tego podatku na bieżąco pod warunkiem tych przychodów inwestycyjnych, ale kiedyś przyjdzie ten czas i ten podatek będzie trzeba zapłacić. Będzie trzeba go zapłacić w momencie właśnie wypłaty środków do wspólników. Tak? Bo póki firma inwestuje, trzyma pieniądze w środku u siebie, to nie musi płacić tego podatku przez te 4 lata. Oczywiście pod warunkiem, że spełnia wszystkie inne kryteria, tak? Ale gdy dochodzi do tej wypłaty, to już mamy obowiązek odprowadzenia tego podatku, tylko w cudzysłowie tego zryczałtowanego. Dokładnie. Tak? I jakie to są stawki, proszę Państwa? No, ustawodawca przewidział nam tutaj dwie stawki podatkowe. Uzależnił je od tego, czy mamy do czynienia z spółką będącą małym podatnikiem, czy spółką będącą dużym podatnikiem, tak? Podatek ryczałtowy od spółek kapitałowych, czyli ten nasz estoński CIT, wynosi 15% podstawy opodatkowania dla małego podatnika, który zarabia poniżej 2 milionów euro. Wszystkie spółki powyżej 2 milionów euro płacą podatek w wysokości 25% podstawy opodatkowania. 15, a 9 standardowe to chyba nie jest takie super rozwiązanie. No wydaje się, że nie, no bo jeżeli mamy standardowo 9%, to widzimy tutaj podwyższenie wręcz tego poziomu. Tak? Przecież standardowa stawka opodatkowania w spółce CIT-owskiej, tak, wynosi 19%. Tak? A my tutaj mówimy o opodatkowaniu na poziomie 25% podstawy opodatkowania. Tak. Oczywiście podstawa opodatkowania jest inaczej kalkulowana, tak? Natomiast tak jak się patrzy na same stawki, to nie można oprzeć się wrażeniu, że tak, że tutaj coś pomylił. No ale oczywiście to też żartujemy, bo oczywiście inaczej się liczy podstawa opodatkowania w przypadku estońskiego CIT-u i tak dalej. Natomiast tak jak się patrzy na pierwszy rzut oka, to całe rozwiązanie ma tak naprawdę sens dopiero w momencie, kiedy ewidentnie wypłacamy środki, tak? Bo wtedy jakby dochodzi do pewnej kumulacji rozwiązań przewidzianych przez ustawodawcę i proszę Państwa, jeżeli mamy małego podatnika, to ta stawka opodatkowania, efektywnego opodatkowania, tak, wypłaty zysku przez wspólnika
wynosi 25%. Mhm. Jeżeli porównamy to ze standardowym modelem, gdzie mamy 19% CIT, mhm. a później 19% PIT, to efektywna stawka podatkowa wynosi około 36%. Tutaj ona spada do 25%, czyli de facto ten nasz wspólnik spółki opodatkowanej estońskim CIT-em relatywnie uzyskuje faktyczną korzyść podatkową, tak? Bo po prostu ma prawo do zaliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę na poczet podatku wypłaconego jemu jako wspólnikowi. I to daje nam właśnie tą możliwość obniżenia opodatkowania do 20%, efektywnego opodatkowania do 25%, a w niektórych przypadkach do 20%. Bo jeżeli taka spółka ponosi nakłady większe niż wymagane w ustawie, tak? Czyli te nakłady na poziomie 15%, nie więcej niż, nie mniej niż 20 tysięcy, bo to są te nakłady inwestycyjne. Jeżeli spółka ponosi większe te nakłady, czyli około 50 bądź 110%, tak, tych wartości środków trwałych, to wtedy może skorzystać z jeszcze bardziej obniżonego opodatkowania i ta efektywna stawka podatkowa wynosi 20%. Oczywiście przy tych dużych podatnikach to wygląda troszkę inaczej. Tutaj musimy mieć na uwadze to, że ta spółka, która ma obroty większe niż 2 miliony euro, będzie co do zasady opodatkowana wyższą stawką. To się w praktyce przełoży też na efekt finansowy, który osiągnie ta spółka, znaczy ten wspólnik, tak, wypłacając sobie zyski. Także proszę Państwa, estoński CIT jest ciekawym rozwiązaniem, ale też nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Ten warunek inwestycyjny, no jednak nakłada na firmę takie dodatkowe obciążenie, że pewne środki muszą być przeznaczone na te inwestycje, że nie mamy wyjścia tutaj i musimy to zastosować po prostu, bo siłą rzeczy, jeżeli nie będziemy inwestowali, nie będziemy zatrudniali na przykład pracowników wysokopłatnych albo nie będziemy wytwarzali nowych środków trwałych bądź kupowali nowych środków trwałych, to nie spełnimy tego kryterium przewidzianego przez ustawodawcę i w konsekwencji nie będziemy mogli skorzystać z estońskiego CIT-u. Zostało nam 5 minut, to jeszcze Konrad, coś jeszcze ciekawego tutaj o estońskim CIT-ie możemy Państwu przekazać, bo jeszcze przejdziemy do ostatniego tematu. Wspomnę tylko króciutko o alternatywnym rozwiązaniu, jakim jest specjalny fundusz inwestycyjny. Proszę Państwa, ten fundusz inwestycyjny oparty jest o te same kryteria, co estoński CIT, więc żebyśmy mogli z niego skorzystać, musimy spełnić tą całą długą listę wymogów, ale jaki on daje nam korzyści? Po pierwsze, jest kompatybilny ze zwykłym opodatkowaniem, czyli możemy korzystać z 9% bądź 19% stawki CIT. Po drugie, można go łączyć z ulgą B+R, można go łączyć z ulgą IP Box. Możemy rozliczać straty podatkowe, czego nie możemy zrobić w przypadku estońskiego CIT-u. I co nam daje ten specjalny fundusz inwestycyjny? Ano, przeznaczone na ten fundusz inwestycyjny środki w formie odpisów pozwalają nam przyspieszyć w cudzysłowie amortyzację. Za te środki przekazane na fundusz inwestycyjny musimy kupić określone środki trwałe. Te środki musimy dać w ciągu roku bądź 3 lat maksymalnie, jeżeli zawiadomimy organ, ale nie, jeżeli kupimy ten środek trwały, to nie musimy go amortyzować przez okres wskazany w ustawie CIT-owskiej, tylko możemy jednorazowo dokonać wrzucenia w koszt uzyskania przychodu wydatków na ten odpis na fundusz. Tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli kupimy środek trwały za 1 000 000 zł, tak? Bo tyle przekazaliśmy ten fundusz inwestycyjny, ten 1 000 000 zł rzucamy sobie jednorazowo od razu w koszty uzyskania przychodu. Natomiast gdybyśmy mieli kupić środek trwały z pominięciem funduszu inwestycyjnego, to owszem, wydamy ten 1 000 000 zł, ale będziemy musieli go amortyzować przez dłuższy czas. Więc jeżeli ktoś chce szybciutko zwiększyć sobie koszty uzyskania przychodu, to ten specjalny fundusz inwestycyjny jest dobrym rozwiązaniem, ale tak jak w przypadku estońskiego CIT, możemy go wykorzystać tylko w spółce ZO i spółce akcyjnej. Tak jest, jak Państwo widzą, jakby poziom skomplikowania rozwiązań estońskiego CIT-u jest bardzo duży. To może jakby nie może, na pewno wpłynęło to po prostu na popularność estońskiego CIT-u, która nie cieszy się, powiedzmy, dużą skalą. więc niewiele tak naprawdę podatników skorzystało, na pewno mniej niż się ministerstwo spodziewało. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Tak? Może zmienią się warunki, może zmieni się zakres podmiotowy. Zobaczymy. Mamy dosłownie chwilę, więc jeszcze Państwu szybko opowiem coś, co już funkcjonuje od dawna w naszym porządku prawnym,
jest to podatkowa grupa kapitałowa. Podatkowa grupa kapitałowa kiedyś była bardzo popularna, w miarę popularna, ale niestety wykorzystywana do czasami według ministerstwa niecnych celów. W pewnym momencie nastąpiły zmiany przepisów, które regulowały w głównej mierze to i sytuację, gdy ta podatkowa grupa kapitałowa się rozpada. To troszeczkę, powiedzmy, zmniejszyło zainteresowanie podatkową grupą kapitałową, ale myślę, że teraz ona trochę przeżyje renesans z powrotem, tak? W sensie takim, że podatkowa grupa kapitałowa pozwala nam na coś, co nazywamy, powiedzmy, konsolidacją wyniku podatkowego. Co to dokładnie jest? To jest struktura, gdzie mamy spółkę jedną dominującą, która ma spółki zależne pod sobą w określonych, powiedzmy, przy określonym procentowym udziale, przy określonym przeciętnym kapitale zakładowym. I ta grupa tych spółek jest traktowana jak jeden podatnik, więc to jest o tyle fajne, że tak naprawdę to przypomina tak naprawdę strukturę ze spółkami osobowymi, tak, spółkami jawnymi na przykład, i pozwala na osiągnięcie pewnych właśnie takich konsolidacyjnych celów, konsolidujących wyniki. Natomiast warunki również tutaj są do spełnienia, już o kilku wspomniałam, już widzą Państwo je na slajdzie. To są główne warunki, to nie są wszystkie warunki, które należy spełnić. Tak jak Państwo widzą, musi być określony procent udziałowy pomiędzy spółkami, przeciętny kapitał, wyłącznie spółki za, wyłącznie spółki akcyjne. Spółki nie mogą korzystać ze zwolnień podatku dochodowego na podstawie innych ustaw. Musi być określony procent dochodów w przychodach, to jest 2%. Więc te warunki również trzeba spełnić. Tak? Natomiast na pewno to jest rozwiązanie, które można się zastanowić, jeżeli mamy spółki za, spółki akcyjne w strukturze grupy lub chcemy je mieć, no bo faktycznie to daje pewne plusy. Natomiast musimy pamiętać, że podatkowa grupa kapitałowa jest zawiązywana na 3 lata. Można oczywiście przedłużyć, ale przy kolejnym zawiązaniu, jakby kolejnej umowie na zawiązującej podatkową grupę kapitałową, przedłużającej podatkową grupę kapitałową, ale bardzo istotne jest, żebyśmy nie utracili jakby możliwości spełnienia tych warunków w ciągu roku. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, tak jak wspomniałam, w pewnym momencie zmieniły się przepisy i teraz zgodnie z przepisami, które obecnie obowiązują, jest ten sposób, że jak podatkowa grupa kapitałowa nam się rozwali z uwagi na spełnienie, powiedzmy, warunków, tak, jednego z warunków, wówczas musimy tak naprawdę rozliczyć każdą spółkę odrębnie, tak, w zależności oczywiście od okresu trwania grupy, kiedy to zdarzenie miało miejsce, kiedy ono wystąpiło, tak naprawdę wstecznie. Tak? Czyli w takim wypadku cała ta korzyść, bo to miała polegać na... przypada. Dobrze, ale ta korzyść na czym polegała? Na tym, że mogliśmy sobie tutaj, mamy jedną spółkę ze stratą, tą spółkę z zyskiem, to wszystko jak skonsolidowaliśmy, to nam automatycznie ten zysk mógł się obniżyć, tak? Tak, to jest po prostu jeden podatnik, tak? Czyli jedna spółka wykazuje określony wynik podatkowy, druga wykazuje inny określony wynik podatkowy, po prostu to dodajemy do siebie, składamy razem. To jest na pewno korzystne rozwiązanie w wielu przypadkach. Czyli jeżeli nie spełnimy tych warunków, to może się okazać, że tam, gdzie mieliśmy stratę, to strata zostanie, tak. Ale tam, gdzie zaniżyliśmy podatek w cudzysłowie, to mamy duży dom. To musimy wstecznie ten podatek rozliczyć, tak? Więc musimy być w miarę przekonani. Więc musimy być w miarę przekonani, że jesteśmy w stanie tę podatkową grupę i warunki dotyczące podatkowej grupy utrzymać. O. I to by było tyle, proszę Państwa, z takich przykładowych rozwiązań, które na dzisiejszą prezentację przewidzieliśmy. Gdybyście Państwo chcieli porozmawiać o tych tutaj omówionych konstrukcjach, restrukturyzacjach, czy też o jakichś innych planach, które Państwo macie, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zawsze możecie Państwo też przesyłać do nas zapytania mailowe pod adres wskazany na ostatnim slajdzie. Tak jest. My dziękujemy serdecznie i życzymy słonecznej reszty dnia. Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia.